Mariusz Pietrasik, informacje, witam Państwa. Na początek jeszcze o sprawie Mariusza T., dla którego środa jest formalnie pierwszym dniem na wolności po odbyciu kary 25 lat więzienia. Przy okazji stało się jasne, że prokuratura nie powoła biegłego w sprawie materiałów, które służba więzienna znalazła w celi skazanego w dzień przed jego wyjściem z zakładu karnego. Prokuratura uznała bowiem, że zabezpieczone zdjęcia i szkice nie zawierają treści pornograficznych. Z kolei to, co wciąż nie jest oczywiste, to dalsza izolacja Mariusza T. Orzeczenie sądu w tej sprawie może zapaść najwcześniej za 3 tygodnie. Magdalena Sobkowiak. Gdzie teraz mieszka Mariusz T., to najpilniej strzeżona tajemnica. Wczoraj wieczorem opuścił mury więzienia w jednym z tych samochodów. Nie mam żadnej wiedzy na temat, w jaki sposób był przetransportowany pan Mariusz T. po zakończeniu odbywania kary, ponieważ w momencie zakończenia odbywania tejże kary działania służby więziennej zostały zakończone i został przekazany funkcjonariuszom policji. Przed wyjściem na wolność rozmawiał ze swoim pełnomocnikiem. Powiedział mu, że chce się utrzymywać z malowania obrazów. Niewykluczone, że złoży też doniesienie do prokuratury na służbę więzienną. Ta ochrona, którą tutaj roztacza nad nim policja, w pewnym momencie się skończy, więc on musi ten czas, który jest mu dany, spożytkować najlepiej jak potrafi. A żeby przystosować się do życia. Niewykluczone, że Mariusz T. wróci za kraty. Ma o tym w poniedziałek zdecydować sąd, a sprawa przeszukania jego celi jest już obiektem politycznych żartów. Prawo i Sprawiedliwość chce, by rząd opublikował białą księgę w sprawie Mariusza T., która miałaby zawierać okoliczności powstawania ustawy o bestiach i informacje o ostatnich działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości, by zatrzymać go w więzieniu. W końcu Donald Tusk powinien wyjść z mysiej nory i powiedzieć, dlaczego zawiódł. Twój ruch chce nawet dymisji ministra sprawiedliwości. Nie wolno ratować pana ministra Biernackiego, ponieważ jest niekompetentny, szkodzi wymiarowi sprawiedliwości. Według informacji Panoramy premier nie rozważa jego dymisji. Trzeba sprawę wyjaśnić bez wskazywania winnych przed jej wyjaśnieniem. Teraz, kiedy Mariusz T. jest już na wolności, polityczna odpowiedzialność za jego los przechodzi z ministra sprawiedliwości na ministra spraw wewnętrznych. Magdalena Sobkowiak, Panorama.